Drewniane gałęzie lub korzenie są nieodzownym elementem aquascapingu. Możliwości wyposażenia są po prostu nieskończone. Gałęzie służą jako kryjówki dla zwierząt, a struktura i zacienienie sprawia, że płochliwe ryby szybko zyskują bezpieczeństwo i swobodnie poruszają się po akwarium. To odprężenie szybko przechodzi na widza. Krewetki mogą również wspaniale paść się na powierzchni, ponieważ niewielki wzrost bakteryjny często osadza się na drewnie. Cześć! Z tej strony Magda z kanału Pani Akwarystka i witam wszystkich serdecznie. Usiądź wygodnie, załóż słuchawki na uszy, bo tak lepiej słuchać i będziesz miał pewność, że absolutnie nic Cię nie rozproszy. Jeszcze tylko wcześniej naciśnij subskrypcję i zaczynamy. Drewno powinno być dobrze dobrane i przed użyciem należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Chcę, abyś dobrze bawił się konfigurując swój aquascape i dzięki tym kilku wskazówkom mógł uniknąć problemów, które można napotkać podczas scapingu. A jaki rodzaj drewna Ty masz w swoim akwarium? Wiem, że wkładacie do swoich akwarii nie tylko te, które wymienię, ale również wiele innych gatunków drewna. A może bardziej preferujesz kamienie? Podziel się swoimi doświadczeniami z tą materią. Upewnij się, że używasz tylko gatunków twardego drewna do swojego scape'a. W akwarium rozpuszczają się miękkie gatunki drewna. Może to nastąpić z taką szybkością, że cały ekosystem zostanie poważnie zakłócony przez dużą ilość powstających odpadów organicznych. Oprócz najpopularniejszych gatunków drewna do akwarium, drewno owocowe często nadaje się również do zastosowania w akwarium. Morkin jest dostępny w wersji czerwonej lub jasnej, również pod nazwą Fingerwood i Spiderwood. Są korzeniami bardzo lekkimi, więc nie zdziw się, że się unoszą. Powinny więc być przytwierdzone lub obciążone. Ciemną odmianę tego drzewa podobno można również otrzymać w postaci wilgotnej, w workach. Niektóre sumy ssące czerpią ogromne korzyści z substancji humusowych zawartych w drewnie. Ponieważ korzenie są jeszcze mokre, natychmiast opadają i nie trzeba ich obciążać. Korzenie jeszcze przed zakupem są podlewane, a więc do wody akwariowej przedostaje się tylko kilka substancji barwiących. Drewno talawa jest zwykle o wiele prostsze w obróbce niż inne rodzaje drzewa. Talawa jest bardzo lekka, a co za tym idzie, pływa. Talawę należy dobrze obciążyć lub przykleić do płytki łupkowej lub przykręcić, ale uwaga, tylko ze stali nierdzewnej. Korzeń rzeki, hornwood. Mniej rozgałęziony niż morkin, mniej bezpośredni niż talawa. Z drugiej strony szczególnie ekscytująca jest struktura tego korzenia, często znanego w sklepach jako hornwood. Korzeń zwykle natychmiast tonie ze względu na swoją gęstość. Przed włożeniem należy delikatnie wyszorować korzenie, aby luźne części nie rozpuściły się w wodzie akwariowej i tym samym zwiększyły obciążenie akwarium odpadami organicznymi. Curly, kręcone drzewo. To pięknie zakrzywione i skręcone drewno nie było dość długo dostępne na rynku europejskim. Obecnie oferowane elementy są w większości bardziej odpowiednie do większych akwariów, ponieważ gałęzie drewna skręcają się ze sobą dopiero od określonego rozmiaru. Większe kawałki często mają wiele drobnych detali i drobnych sęków, które nadają drewnu bardzo naturalny wygląd.
Ponieważ są to rzadkie i większe egzemplarze, korzenie proponowane są głównie jako unikatowe egzemplarze. Drewno Yeti, drewno dżungli. Te drewno, często nazywane też drzewem dżungli, to niezwykle uniwersalne drewno o dość liniowej i bardzo ciekawej strukturze powierzchni. Niektóre kawałki wyglądają jak ciemne i spiczaste kamienie pod wodą. Nawet małe dziury lub duże krzywizny mogą nadać drewnu pomysłowy zamach, a tym samym świetną dynamikę. Kora drewna jest czasami dość krucha i luźna. Podczas klejenia tego rodzaju drewna może się zdarzyć, że kora odłamie się w miejscu klejenia, dlatego podczas tego zabiegu nie powinieneś być oszczędny, ale raczej pracować na dużej powierzchni. Drewno mangrowe, czyli drewno namarżynowe, sprowadza się do nas z Azji Południowo-Wschodniej i często jest tam gromadzone jako drewno wykopane na brzegach wody. Kawałki drewna są zwykle nieco grubsze i mają ładną strukturę. Kolor jest zwykle od ciemnego do czerwonawego brązu. Korzenie namarżynowe są często nieco rozgałęzione lub czasami mają dziury, w których można sadzić epifity. Korzenie mangrowe początkowo unoszą się do góry i dlatego powinny być obciążone w akwarium. Początkowo może silnie zabarwiać wodę. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz przefiltrować przez Sihem Purigen lub wstępnie podlać korzenie, aby uwolniły substancje humusowe przed dodaniem ich do akwarium. Drewno Mopani nazywane jest również drewnem żelaznym. Jest to szczególnie twarde i bardzo ciężkie drewno, które wpada do akwarium i dlatego nie musi być właściwie podlewane. Mopani jest raczej grudkowaty, ale stosunkowo równomiernie ukształtowany. Kawałki drewna mają niezwykle piękną strukturę i pokazują faliste i chrzęstne wzory. Korzenie mopani są często dwukolorowe. Efekt ten uzyskuje się poprzez piaskowanie. Ponieważ w przeszłości często używano do tego celu środków do piaskowania, które nie były odpowiednie dla krewetek i bardzo rzadko, ale nadal są używane, korzenie mopani zyskały nieco wątpliwą reputację w akwariach z krewetkami. Po włożeniu do krewetkarium uwalniały do wody trucizny, które zabijały krewetki. Manzanita jest bardzo rzadka w sklepach. Jest gatunkiem chronionym i nie rośnie w bardzo wielu miejscach na świecie. Tylko niektóre jej części mogą być zbierane i sprzedawane. Mimo że manzanita jest dość ciężkim drewnem, nie zawsze od razu tonie. Jeśli to konieczne, spróbuj wcześniej w wannie, aby sprawdzić, czy korzenie opadają na dno. Szczególnie piękny, często poskręcany wzór gałęzi dość szybko się formuje, ale upewnij się również, że dobrze wyszorowałeś manzanitę przed użyciem jej w akwarium. W zasadzie relatywnie dużo informacji można już znaleźć w informacjach o poszczególnych gatunkach drewna przy zakupie. Zasadniczo zawsze wskazane jest niewielkie czyszczenie drewna, szczególnie w przypadku hornwood i manzanita. Jeśli nie masz pewności, czy Twoje korzenie wypłyną, po prostu włóż je do wanny lub dużego wiadra. Szybko dowiesz się, jaką wyporność ma jeszcze korzeń. Jeśli chcesz uniknąć przebarwień wody w akwarium, możesz przez dłuższy czas gotować korzenie, ale odradzam, ponieważ struktura drewna i substancje przydatne dla zwierząt stają się bezużyteczne po gotowaniu. Lepiej trochę podlać korzenie. Jeśli przeszkadza Ci zmętnienie spowodowane korzeniami, dostępne są również dodatki filtrujące, które usuwają przebarwienia z wody. Istnieje kilka sposobów, aby w ładny sposób obciążyć drewno, na przykład obciążenie kamieniami.
Wygląda to szczególnie naturalnie, jeśli korzenie umocujesz w ziemi kamieniami. Jeśli zalety Twojego układu na to pozwalają, bardzo piękny i naturalny wariant. Przykręcanie do płyt łupkowych lub pleksji. Jeśli chcesz umieścić korzenie w akwarium bardziej pionowo, możesz przykręcić drewno do płytki łupkowej. W tym celu należy wywiercić otwór w łupku, a następnie, ważne, nierdzewną śrubą, np. wykonaną ze stali nierdzewnej, przykręcić korzeń do płyty. Następnie możesz pokryć łupek podłożem, takim jak ziemia, żwir lub piasek i gotowe. Klejenie korzeni kamieniami. Korzenie mogą być również szczególnie dobrze przyklejone do kamieni. Możesz to zrobić za pomocą silikonu akwariowego lub metody filtra papierosowego. Dla bardziej skomplikowanych układów najlepsza metoda moim zdaniem. Wciąż wiele osób potrafi się dość mocno przestraszyć, gdy na swoim korzeniu, sadzonym do dość niedawno założonego akwarium, okrywa biały puch na korzeniach, czyli trawnik bakteryjny. Przede wszystkim jasno zabarwione korzenie bagienne mają tendencję do bardzo szybkiego tworzenia białego puchu po umieszczeniu w akwarium. To nie jest pleśń, jak się często podejrzewa. Jest to trawnik bakteryjny, który jest całkowicie normalny i nieszkodliwy. Po 2 do 4 tygodniach substancje zawarte w korzeniach ulegają zużyciu. Następnie puch można łatwo usunąć, np. szczoteczką do zębów. Ślimaki również lubią zdzierać. Śliski dywan z drewna. Oczyść korzenie tuż przed podmianą wody, następnie możesz bezpośrednio odkurzać kawałki unoszące się w wodzie. Możesz również uniknąć bakteryjnego trawnika w akwarium, wcześniej podlewając korzenie. Możesz wcześniej dokładnie wyszczotkować korzenie małą szczoteczką i tym samym w pierwszej kolejności zapobiec rozwojowi bakteryjnego trawnika. Gałęzie czy korzenie są idealne do przyczepiania do nich epifitów. W ten sposób możesz nadać swojemu układowi jeszcze bardziej naturalny wygląd. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Ciebie przydatny. Zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję za łapki w górę i komentarze. Pozdrawiam, do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!